Na początku jest ekscytacja, a potem jest rzeczywistość. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Sprawy się pokomplikowały w Warszawie. Tydzień temu jeszcze było zimno, a teraz proszę bardzo, mamy ciepło, idziemy na trening. Dzisiaj moim towarzyszem treningowym jest ten to wielkolud. Strasznie wyrosłeś ostatnio. Dzień dobry. I dzisiaj mamy dość krótki temat, ale jakże ważny temat. Temat, który się często pojawia. Czyli kiedy odejść z etatu i czy w ogóle jest sens odchodzić z etatu. W swojej przyjemności miałem dwa razy odchodzić z etatu na własny. Pierwszy raz robiłem to źle, do tego zaraz wrócimy. Drugi raz robiłem to bardzo dobrze i też do tego wrócimy. I od tamtego czasu widziałem już setki, jeżeli nie tysiące osób opuszczających etat, przechodzących na własne. I moim zdaniem to, co teraz przekażę, może się przydać ludziom, którzy planują odejść z etatu. Żeby to zrobić, przenieśmy się do mojego komputera na chwilę, będzie mi łatwiej to wszystko wyjaśniać. Więc w chwili, gdy chcemy odejść z etatu, musimy na początku zadać sobie bardzo ważne pytanie, czy na pewno musimy. Czy naprawdę musimy odejść z tego etatu? Bo wiele osób myśli, żeby zakładać swoją firmę, natomiast zakładanie firmy to nie jest prosta rzecz. Zakładaniu firmy musimy się przejmować wieloma rzeczami. Nic się nie będzie udawało na początku. Musimy się nauczyć, jak działa ten biznes, finanse, marketing, sprzedaż. To nie jest tak, że sobie chcemy założyć biznes i będzie wszystko działać. Nie, tak nie działa świat. Świat działa tak, że wymusza na nas, żeby nauczyć tego procesu. Tak jak uczymy się chodzić, to na początku nie umiemy chodzić, się potykamy. Samo jest biznesem. Jeżeli zaczynamy z biznesem, początki są bardzo trudne. I trzeba mieć pod uwagę, że to jest naprawdę trudne. Samo odchodziłem po raz pierwszy z firmy Generali. Na początku, no niestety, ten biznes nie szedł i ledwo wiązałem koniec z końcem, aż potem wróciłem na etat. Dopiero później, gdy się nauczyłem, jak ten biznes działa i odchodząc z tego etatu w dobry sposób, już robiłem to trochę lepiej. I musimy się nauczyć biznesu. Będziemy się uczyć tego biznesu również na bieżąco, dbając o to, żeby nasze rachunki były płacone. Część osób też mówi o tym, że hej, ale na biznesie odpowiadam tylko sobie. No nie, wcale tak nie jest. Pamiętajmy, że cały czas nad nami czuwa największa korporacja, czyli państwo. Podatki, które musimy płacić, jak się spóźnimy, dostaniemy karę, a nawet może się wydarzyć coś jeszcze gorszego. Różnego rodzaju problemy z instytucjami, czasami banki blokują nasze konta, czasami jakieś komisje coś od nas chcą, wymagają i sprawdzają. Jest dużo takiej zabawy. Nie jesteśmy sobie sami panem i żeglarzem. Mamy po pierwsze największą korporację w naszym kraju, czyli państwo polskie, które nad nami czuwa, żeby nam było lepiej. Tak to powiedzmy. Chociaż tak nie jest. Z drugiej strony mamy też czasami współwłaścicieli, partnerów biznesowych i też pracując na etacie mamy dużo benefitów. Bezpieczne środowisko, ludzie się zajmują HR-ami, finansami. My możemy spokojnie się rozwijać, dlatego musimy bardzo dobrze to przemyśleć. I teraz, jeżeli odpowiedź jest, że nie musimy, w sumie Mirek, fajnie jest, to trzeba zadać sobie pytanie, czy chcę mieć swoją firmę? Jeżeli nie, to bardzo rekomenduję, żeby poszukać firmy, w której możesz mieć udział w zysku lub udziałach. Wtedy praca twoja będzie przełożona na coś większego. I tutaj są różne firmy, które tak robią. My w paru naszych firmach mamy dla części zespołu udziały w zyskach i innego rodzaju mechanizmy. Są firmy, które dają udziały w swoich firmach, gdzie na przykład po 10 latach te udziały mogą być warte miliony, jeżeli nie jeszcze więcej. Poszukajmy tego, to jest moim zdaniem, bo jeżeli będziemy przez całe życie pracować tylko od pensji do pensji, są lepsze sposoby, po prostu. Dobra, a jeżeli chcesz mieć swoją firmę, czyli nie chcesz opuszczać etatu, chcesz mieć swoją firmę, jest też na to sposób. I taki dwa najprostsze sposoby, bo tak jak jestem wielkim fanem prostych sposobów. Pierwszy, poszukajmy firmy wspierającej przedsiębiorców. I są firmy, gdzie można swoje przedsiębiorcze projekty robić w ramach firmy, albo nawet założyć swoją firmę w ramach firmy. Tu dam przykład swojej firmy, gdzie niedawno dogadaliśmy się z jednym z naszych pracowników, który zostanie prezesem zarządu naszej nowej spółki. Czyli w bezpiecznym środowisku wchodzi w nową firmę, będzie pod naszą pomocą i tak dalej rozwijać tą firmę, plus ma cały czas wynagrodzenie. Więc są firmy, które to wspierają, tylko znowu trzeba je znaleźć. To nie jest tak, że każda firma wspiera przedsiębiorców, wręcz przeciwnie, większość firm ubija przedsiębiorczość jak tylko może. Więc to jest ważne, żeby dobrze poszukać. A druga rzecz,
Jeżeli faktycznie chcemy mieć firmę, ale nie chcemy odchodzić z etatu, to można pomyśleć, żeby poszukać firmę, gdzie mamy luźną pracę, gdzie mamy po godzinach, w cudzysłowie. Znam ludzi, którzy pracują w korporacjach globalnych od ponad 10 lat i ciągle tam prowadzą tą pracę, a pracują dosłownie jeden dzień w tygodniu, zarabiając dobre pieniądze, dużo większe niż Polacy na etacie. Natomiast warto jest wziąć pod uwagę to, że są takie miejsca, gdzie można faktycznie mieć swoją pracę nie tyle uzależnioną od czasu, od 8 do 16, ale bardziej uzależnioną od jakiegoś wyniku. I ten wynik nie musi być wcale genialny. Jeżeli nie jesteśmy uzależnieni od zysku, nie musimy aż tak dużo robić. Ale chodzi o to, że możemy po prostu w tym czasie, w wolnych chwilach sobie robić swój biznes, rozwijać, co sobie tylko chcemy. Poświęcić na to dzień w tygodniu, a nie 5 dni w tygodniu. Poświęcić sobie na to kilka godzin w tygodniu i sobie powoli dłubać ten swój biznesik na boku. Co też niektórzy świetnie robią. No i też się pojawia pytanie, dobra, jednak tak, muszę mieć biznes. Jednak, Mirek, nie dostraszysz mnie, ten biznes jest dobry i chcę mieć swój biznes, bo warto mieć tutaj swój powód. Biznes nie zawsze jest odpowiedzią. I teraz to, co zawsze zdaje, ile mamy czasu. Jeżeli mamy bardzo mało czasu, to mówię po prostu, leć ptaszyno. Jeżeli po prostu coś cię ciśnie i chcesz ten biznes zrobić, nie czekaj, po prostu zrezygnuj dzisiaj z tego swojego etatu i ruszaj. Tylko uprzedzam, to jest emocjonalnie trudne. I to, co wszyscy przedsiębiorcy, którzy działają troszeczkę dłużej w biznesie i przede wszystkim otwierali więcej niż jeden biznes, mówią, to biznes to jest jedzenie szkła i patrzenie w otchłań. Co kiedyś powiedział słynny Elon Musk. Po pewnym czasie już nie jest szkła, ale otchłań z tobą pozostaje na zawsze. Bo otwieranie biznesu jest trudne. Na początku jest ekscytacja, a potem jest rzeczywistość. I teraz, jeżeli nie mamy doświadczenia, to będzie to bardzo trudne wyzwanie. Jedno z najtrudniejszych wyzwań to tak, jakbyśmy uczyli się chodzić, ale musimy wziąć udział w maratonie. Tak jak często też my mówimy, gdy otwieramy firmy, wyobraź sobie, że wyskakujesz z samolotu bez spadochronu i uwaga, tu jest hint, nie masz spadochronu. Musisz, lecąc na ziemię, z góry do dołu, zorganizować wszystko, żeby bezpiecznie wylądować. Jak dopiero wylądujesz, dopiero będzie początek twojej przygody. Więc trzeba pamiętać o tym, że to jest trudna gra i trzeba po prostu się przygotować powoli do tego procesu, uczyć się. Jeżeli musimy to zrobić szybko, jest po prostu trudniej. Emocjonalnie to jest naprawdę trudna gra. A jeżeli mamy więcej czasu, to dobrze, bo to jest, ja bardzo lubię te rozwiązanie, że tak, chcemy mieć firmę, bo lubię przedsiębiorców i z drugiej strony mamy troszeczkę więcej czasu, czyli nic nas nie pogania. Więc to, co proponuję, to zrobić pewne założenie. Po pierwsze, powiedzieć sobie, że dobra, pracując po godzinach albo w weekendy i tak dalej, przedsiębiorca często nie ma godzin pracy, po prostu kiedy może to pracuje. 3 miesiące po 3000 zł przychodu, czyli pracujemy na etacie, dalej zarabiamy te 5, 10, 100 tysięcy, kto ile tam zarabia na etacie, ja nie wnikam. Ale zrobić sobie taki układ, 3 miesiące pod rząd będę zarabiać 3000 z swojego biznesu na boku. I jeżeli to się stanie, to wtedy odchodzimy. Bo dlaczego tyle? Bo jeżeli my będziemy w stanie przez kilka godzin tygodniowo zrobić 3000 zł miesięcznie, pracując po godzinach, zmęczeni prawdopodobnie i tak dalej, po normalnej pracy, to potem, gdy odejdziemy na własne i mając taki fundament jak 3 miesiące po 3000 zł przychodu i odzyskując czas, kreatywność, będzie nam o wiele łatwiej ruszyć z naszym biznesem. I tak jak też ja zrobiłem, odchodząc po raz drugi swojego etatu, miałem już dochód, miałem klientów, którzy na mnie czekają i potem był wzrost astronomiczny. I to, co też bardzo rekomenduję, gdy jak coś się stanie i załóżmy, że będziemy widzieć, że dobra, drugi miesiąc idzie dobrze, trzeci już wow, to w tym samym czasie już przygotować się do tego, żeby złożyć wypowiedzenie w swojej firmie, ale to, co rekomenduję, jeżeli mamy fajnego szefa, pamiętajmy o tym, żeby z nim porozmawiać dużo wcześniej. To, co proponuję, to półtora miesiąca, może nawet przed odejściem albo jeszcze wcześniej. Pogadaj z swoim szefem, powiedział mu na sytuacja, że uwielbiasz tą pracę, fajnie się pracuje, ale kurczę, mam większy powód, który jest mi dany, mam jakiś inny cel. I teraz, jeżeli mamy fajnego szefa, szef zrozumie. Ja też miałem tą przyjemność, że miałem super szefów i szczęście z nich się spotykałem po tym, jak odszedłem i nawet robiliśmy jakieś biznesy z częścią z nich. Pamiętajmy, że świat jest fajnym miejscem i czasami te nasze drogi się będą krzyżowały jeszcze nieraz, więc dobrze żyć ze swoimi szefami w zgodzie. Czasami twój szef może być twoim klientem w przyszłości, więc też trzeba o tym pamiętać. Jeżeli mamy oczywiście jakiegoś szefa buraka, to nie robimy tego. W ogóle zachęcam zmienić firmę, gdy mamy szefa buraka, bo szef burak nie pozwoli nam się rozwijać dobrze, więc to też taka rzecz.
I oczywiście zadbajmy bardzo, bo to też jest kwestia reputacji, zadbajmy o to, by firma działała lepiej po Twoim odejściu. Co brzmi może dziwnie, ale chodzi o to, żeby pomóc znaleźć zastępstwo, pomóc ulepszyć procesy, pomóc zakończyć projekty, które były rozpoczęte przez Ciebie, po prostu pomóc jak najbardziej. Nawet ta praca w tych ostatnich miesiącach powinna być o wiele bardziej produktywna i o wiele bardziej skuteczna niż wtedy, gdy pracujesz na tym etacie. I to tyle. To jest moja odpowiedź na to, kiedy odejdę z etatu. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zostaw komentarz, a tym samym żegnamy się i do zobaczenia